Wielkanoc to najważniejsze dla chrześcijan święta. Niedziela Palmowa rozpoczęła w kościele Wielki Tydzień, upamiętniający ostatnie zdarzenia przed śmiercią Jezusa. Szczególnym czasem w tych dniach jest Triduum Paschalne, podczas którego celebrujemy misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Nasze relacje z Panem Bogiem, one dokonują się nie tylko na poziomie samej modlitwy w duchu, bo człowiek to ciało i dusza, stąd też cały człowiek chce jakoś uczestniczyć w tym spotkaniu z Bogiem i tu naprzeciw wychodzi nam liturgia, która pomaga włączyć nie tylko ducha, ale również i całego człowieka. Z ciałem i duszą człowiek wchodzi w przestrzeń poprzez liturgię, w której spotyka się z Panem Bogiem. Te tajemnice zbawcze, one cyklicznie są nie tylko przypominane, nie tylko powtarzane, ale także urzeczywistniane właśnie w tajemnicy liturgii. I stąd cały rok, który nazywamy rokiem liturgicznym, w poszczególnych okresach ma swoje ważne wydarzenia, no, dotyczące historii zbawienia, ale takimi szczególnymi momentami, takim szczególnym momentem, szczytem liturgii jest przeżywanie misterium paschalnego, czyli tajemnica męki Pana Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstania. To właśnie święta wielkanocne, które określamy jako triduum sakralne, trzy dni święte, pomagają właśnie przeżyć to, co stanowi naszą szczyt naszego chrześcijańskiego życia, bo przecież wtedy dokonuje się nasze zbawienie poprzez mękę Pana Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Stąd to triduum, jeśli popatrzymy na liczenie czasu liturgicznego, które ma taki wymiar, że zaczyna się wieczorem, to mamy Wielki Czwartek, rozpoczyna się wieczorem pierwszy dzień tego Triduum, dzień męki Pana. Od piątku wieczorem zaczyna się drugi dzień Triduum, dzień spoczynku Pana i już od soboty wieczorem dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. Te wydarzenia Triduum poprzedzone są okresem, który nazywamy Wielki Post, który jest charakterystyczny bardzo w swoje takie nabożeństwa, w których wierni szczególnie jakoś chcą przeżyć mękę Pana Jezusa, Jego przygotowanie do tych wydarzeń zbawczych, ale też w to włączają siebie samych poprzez uczenie się wchodzenia na drogę Mistrza, na drogę Pana Jezusa, która to droga wymaga i wysiłku, i wierności Panu Jezusowi, ale też i takiego spojrzenia na własne życie, odrzucenia tego, co złe, by wytrwać przy dobrym. I te charakterystyczne dla naszej ojczyzny nabożeństwa Wielkiego Postu to gorzkie żale odprawiane zazwyczaj w niedzielę. Pełni podziwu patrzymy, jak w naszej ojczyźnie właśnie wieczorem w niedzielę zaludniają się drogi naszych miast, wiosek i widzimy ludzi śpieszących na gorzkie żale. Ale także drugie nabożeństwo charakterystyczne to droga krzyżowa, zwykle odprawiana w piątki i ostatnio coraz bardziej, jeśli tak można użyć tego słowa, popularne nabożeństwa Drogi Krzyżowej w plenerze. Tu w naszej parafii odprawiamy taką Drogę Krzyżową w piątek po czwartej niedzieli Wielkiego Postu, która gromadzi sporo. Myślę, że prawie 100% parafian, pomimo różnic pogodowych, to taka
duża liczba osób uczestniczy w tej drodze krzyżowej. No i próbujemy wchodzić w rozważanie tych tajemnic związanych z drogą krzyżową. Natomiast gdy chodzi już o Triduum Paschalne, to już jak wspomniałem, ono rozpoczyna się przeżywaniem tajemnic Wielkiego Czwartku, a więc ostatniej wieczerzy, na której szczególnie wspominamy ustanowienie Eucharystii, wspominamy ustanowienie związanego z tym nierozerwalnie sakramentu kapłaństwa, ale także jest to rzeczywistość, która przypomina o przykazaniu miłości, ten gest Pana Jezusa, którym umył nogi swoim uczniom i Jego słowa. Widzicie, co wam uczyniłem, tak i wy czyńcie jeden drugiemu. Wielki Czwartek po mszy świętej kończy się obrzędem przeniesienia Najświętszego Sakramentu do specjalnie budowanego na tę okazję ołtarza, nazywanego ciemnicą. I wtedy wierni pozostają do późnych godzin wieczornych w niektórych parafiach i całą noc, adorując Pana Jezusa przechowywanego w Eucharystii właśnie w tym ołtarzu ciemnicy. Przy tym ołtarzu chcemy jakoś towarzyszyć Panu Jezusowi, który w historii w tym czasie był więziony przez już wtedy arcykapłanów żydowskich, oczekiwał następnego dnia, zanim udadzą się z nim do sądu u Piłata. Wielki Piątek to dzień szczególnego skupienia dla chrześcijan, modlitwy. Obowiązuje wtedy także post, ale to wszystko, by myślami zjednoczyć się z Chrystusem, który zostaje skazany. Ważnym wydarzeniem wtedy jest trzecia godzina nasza, zegarowa, która jest dziewiątą godziną dnia, kiedy to Pan Jezus umierał na krzyżu. Wtedy zazwyczaj też wierni gromadzą się na odprawianie drogi krzyżowej, a w godzinach wieczornych rozpoczyna się specjalne nabożeństwo przypominające czy przybliżające nas do przeżywania męki z Panem Jezusem, gdzie takim głównym akcentem jest adoracja krzyża, modlitwa wiernych za cały świat i nabożeństwo to kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kolejnego ołtarza, który nazywamy Grobem Pańskim. Tam już Eucharystia wystawiona w Najświętszym Sakramencie, przykryta białym welonem, pozostaje w oczekiwaniu do wydarzeń Wielkiej Soboty. Cały czas trwa w Kościele wtedy adoracja Najświętszego Sakramentu, przerywana nieco obrzędem już takim bardziej ludowym, ale też jakoś włączającym nas w to przeżywanie świąt, które nazywamy święceniem pokarmów wielkanocnych. Liturgia Wielkiej Soboty wieczorem, która rozpoczyna się o zachodzie słońca, to liturgia zasadniczo już Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczyna się od obrzędów poświęcenia ognia, paschału, a potem, słuchając słów Pisma Świętego, włączamy się w historię zbawienia, wspominając wydarzenia Paschy, szczególnie przejścia przez morze, po to, aby zrozumieć, że to przejście teraz dokonuje się już rzeczywiście w innej rzeczywistości. Tak jak Żydzi byli w niewoli, przechodząc przez morze stali się wolnymi, tak rozumiemy ta Pascha dzisiejsza, będąc w niewoli grzechu, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, przechodzimy do rzeczywistości dzieci Bożych, wolnych już od grzechu. No, całe te wydarzenia, przeżywanie tej i liturgii, i też zwyczaju wiąże się z
ustawianiem żołnierzy przypominających tych, którzy grób pański strzegli. Najczęściej czynią to członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, albo jak często przebrani w stroje rzymskie czy tureckie, młodzi chłopcy to nazywają często straże grobowe. I rezurekcja w niedzielny poranek, rozpoczynająca się od długiej procesji wokół kościoła, która już ogłasza zmartwychwstanie Pana Jezusa i cały dzień już pełen radości z tego, że Pan zmartwychwstał i my z Nim możemy radować się Jego zmartwychwstaniem.